Apokalipsa świętego Jana. Najbardziej kontrowersyjna księga Biblii. Na jej stronach znajduje się przerażająca przepowiednia końca świata. Czy Apokalipsa zawiera proroctwa, wizje przyszłych wydarzeń? Czy opisuje minione dzieje? Odpowiedź kryje się w tajemniczych słowach księgi. Czy ktoś złamie ten kod, czy też ta zagadka nigdy nie zostanie rozwiązana? Jaka tajemnica kryje się w Apokalipsie? Tajemnice Biblii. Apokalipsa. Na prastarym polu bitwy w Ziemi Świętej zmierzą się siły zła i dobra. Wojskom ciemności przewodzi złowieszcza postać. Oto pole ostatniej bitwy rodzaju ludzkiego. Nosi przerażającą nazwę. Armagedon. Ten scenariusz nie pochodzi z Hollywood, lecz z Apokalipsy świętego Jana, ostatniej księgi Nowego Testamentu. 2000 lat po tym, jak ją napisano, toczy się inna bitwa. O jej znaczenie. Jest to najbardziej kontrowersyjna księga Biblii. Część chrześcijan ewangelicznych uważa, że Apokalipsa podaje scenariusz katastrofy nazywanej końcem świata. Mówią też, że te wydarzenia rozgrywają się na naszych oczach. Na świecie jest dość wydarzeń powiązanych z biblijnym proroctwem, żebym mógł codziennie pisać artykuł. Każdego ranka piszę o tym, co się dzieje i jak to się ma do biblijnego proroctwa. Jeśli rozważymy te straszliwe czasy, które mają nastać na świecie, chcemy, żeby ludzie wiedzieli, co się stanie, co będzie w przyszłości i jak się przygotować. Bóg przepowiada historię, zanim się spełni. Większość uczonych uważa, że Apokalipsa jest dziełem swych czasów. Teksty apokaliptyczne mówią o problemach swoich czasów, więc nowotestamentalna Apokalipsa mówi o kwestiach rzymskich. Opowiada o cesarstwie rzymskim i o ówczesnych trudnościach oraz o nadziei żywionej przez chrześcijan podczas prześladowań w cesarstwie rzymskim. Nie należy jej odczytywać dosłownie. Trzeba ją rozumieć symbolicznie. Apokalipsa pełna jest symboli i niejasności. Przypomina sen, gdyż jest w niej wiele obrazów, które nie mają sensu. Nie są one spójne. Czytając Apokalipsę świętego Jana, napotykamy wielkie potwory wyłaniające się z morza, czerwonego smoka oraz mesjańskiego wojownika i wszelkiego rodzaju plagi. Autor Apokalipsy mówi o siedmiu pieczęciach, o czaszach wypełnionych gniewem Boga. O wielkiej nierządnicy dosiadającej bestii szkarłatnej. Jakie jest prawdziwe znaczenie Apokalipsy? Aby zrozumieć tę księgę, być może przepowiadającą przyszłość, trzeba powrócić do przeszłości. Ostatnia księga Pisma Świętego powstała pod koniec I wieku naszej ery. Krążyła po Azji Mniejszej w formie listu do wczesnych chrześcijan. Nosi ona nazwę Apokalipsa, co po grecku znaczy objawienie. Jej autor nazywa siebie Janem. Wcześni chrześcijanie wierzyli, że był to Jan apostoł. Jan pochodził z Judei i aż do spotkania z Jezusem z Nazaretu był rybakiem. Należał do najwcześniej powołanych apostołów. Był tak bliski Jezusowi, że nazywano go umiłowanym uczniem.
Gdy Jezusa ukrzyżowano, jedynie Jan spośród wszystkich apostołów pozostał przy nim jako świadek. Krok po kroku autor Apokalipsy zarysowuje obraz końca świata. Katastrofy będą nawiedzały świat przez 7 lat. Trzęsienia z głębi ziemi. Oraz ogień z nieba. Wreszcie do władzy dochodzi charyzmatyczny szaleniec. Zmusza wszystkich ludzi do przyjęcia swojego znaku. 666. Przez ten system numeryczny kontroluje ludzi i rządzi światem. Jan nazywa go bestią. Wierzący antychrystem. Na początku nie będziemy wiedzieli, kim on jest. Wierzę, że on żyje teraz. Wyznawcy tego scenariusza sądzą, że wiedzą, co będzie dalej. Gdy antychryst znajdzie się u szczytu potęgi, doprowadzi do ostatecznej bitwy. Między dobrem a złem. Armagedon. Większość ludności Ziemi zginie. Nastąpi koniec świata, jaki znamy. Pewne grupy chrześcijańskich fundamentalistów uważają, że ten scenariusz nie podlega interpretacji. Jest to przepowiednia tego, co nieuniknione. Swe wierzenia opierają nie tylko na Apokalipsie, ale też na wybranych fragmentach Starego Testamentu. Niemal 27% wszystkich tekstów biblijnych ma charakter proroctwa. Nie wiem, jak inaczej niż dosłownie można rozumieć Biblię. Skoro Bóg przekazuje nam swoje słowa, robi to tak, żebyśmy mogli je zrozumieć. Większość chrześcijańskich teologów odczytuje Pismo Święte mniej dosłownie. Jest wiele kompilacji i interpretacji. Musimy to przyznać. Niektóre interpretacje są bardzo śmiałe i mają niewiele wspólnego z tekstem oryginalnym. Kultura popularna wiąże Apokalipsę z katastroficznym końcem świata. Widzi w niej przepowiednie przyszłości. Natomiast naukowcy uważają, że ta księga zajmuje się swoimi czasami. Jest to wezwanie do wierności skierowane do chrześcijan, żyjących w Azji Mniejszej pod koniec I wieku. To nie tak, mówią ci, którzy odczytują ten tekst dosłownie i cytują kolejną księgę Biblii. Tu Jezus osobiście ostrzega przed dniem sądu ostatecznego. Podeszli do Niego uczniowie i pytali: jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus im odpowiedział: będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety 3-33. Chrześcijanie uznający Apokalipsę za proroctwo szukają potwierdzenia w dzisiejszych nagłówkach prasowych. Powtarzające się katastroficzne zjawiska pogodowe. Nowe, przerażające choroby. Straszliwe katastrofy naturalne. Oraz groźni szaleńcy, uzbrojeni w nowoczesną broń. O tym wszystkim mówi Apokalipsa. W związku z obecnymi wydarzeniami na świecie mocno wierzę, że jesteśmy świadkami przygotowań do wypełnienia biblijnego proroctwa. Inni mówią, że zawsze są ku temu warunki. Wojny, głód, choroby i katastrofy powtarzają się bezustannie. Wierzący twierdzą, że tym razem to się dzieje naprawdę. Zegar tyka. Odliczanie już się rozpoczęło. Nadeszła godzina zero. Nadeszły czasy apokaliptyczne.
rozpoczyna je zjawisko wprost z gatunku science fiction. Wniebowzięcie. Jeśli świat powstał z wielkim hukiem, może się skończyć w absolutnej ciszy. A jedynym znakiem jest to, że z ziemi znikną chrześcijanie. W jednej chwili zostaną zabrani do nieba. Fundamentaliści, którzy wierzą w nadejście czasów apokaliptycznych, mówią, że nastąpi wniebowzięcie chrześcijan. Wierzący, którzy żyją na ziemi, zostaną w jednej chwili pochwyceni i przeniesieni do nieba. Wierzę, że w niewyjaśniony sposób znikną miliony ludzi. Siostro? Gdzie są wszyscy? Pozostaną miliardy niewierzących, żeby stawić czoła końcowi świata. Taka interpretacja niepokoi większość teologów. Zawsze zadajemy sobie pytanie, czy Apokalipsę świętego Jana powinniśmy odczytywać metaforycznie czy dosłownie. Jestem przekonany, że Apokalipsę świętego Jana należy czytać jak starożytny tekst apokaliptyczny. Jest starożytna, dotarła do nas z tamtego świata i do niego należy. Mówi o problemach tamtych czasów. W pierwszym wieku naszej ery Rzym był wrogiem chrześcijaństwa, a najbardziej wrogo nastawiony był cesarz Neron. Uznał on, że byłoby to korzystne, gdyby chrześcijanie odegrali rolę kozła ofiarnego. Gdy w 64 roku naszej ery wielki pożar zniszczył Rzym, Neron zrzucił winę na chrześcijan. Zabawiał Rzym publicznym krzyżowaniem chrześcijan. Prześladowania trwały jeszcze długo po śmierci Nerona. Jako jeden z przywódców chrześcijan, autor Apokalipsy, Jan, także został skazany przez jednego z następców Nerona, cesarza Domicjana. Jan mówi, że zesłano go na wyspę, która ma niecałe 34 km kwadratowe powierzchni, a leży u wybrzeży dzisiejszej Turcji. Wyspa Patmos jest surowa, napawa przygnębieniem. W tym trudnym okresie Jan pisze Apokalipsę, by dać nadzieję chrześcijanom. W 22 krótkich rozdziałach zawarł opowieść o czasach ostatecznych. Napisał, że Chrystus powróci i zniszczy prześladowców. Jan chce opisać nie tylko koniec świata, ale, co pewnie ważniejsze, upadek cesarstwa rzymskiego. W prześladowanej społeczności wizja zniszczenia cesarstwa rzymskiego budzi wielką nadzieję. Teksty apokaliptyczne zwykle pisano w trudnych czasach, gdy ludzie przechodzili trudny okres i szukali nadziei. To dlatego te teksty pełne są przesłań niosących nadzieję. Mówią, jak radzić sobie z obecnymi przeciwnościami i wskazują, że Bóg ma lepsze plany na przyszłość. Niektórzy ludzie uznający Apokalipsę za proroctwo wierzą, że ocalenie poprzedzą ciężkie doświadczenia. Będzie to ocalenie poprzez wniebowzięcie. Idea przeniesienia do nieba zyskała popularność wraz z przekonaniem, że świat staje się coraz gorszy i będzie tak aż do powrotu Jezusa. Wierzący we wniebowzięcie chrześcijan mówią, że ta idea pochodzi z Apokalipsy świętego Jana. Większość naukowców zaprzecza. Wniebowzięcie jest ważnym elementem fundamentalizmu. Jednak nie ma nic wspólnego z Apokalipsą świętego Jana. Pogląd skompilowano z różnych elementów, z różnych fragmentów Biblii, a następnie uznano, że pochodzi z Apokalipsy świętego Jana. W Biblii nie ma mowy o wniebowzięciu.
Jednak ludzie przyjmujący apokalipsę dosłownie uważają, że poprzedzi ona potworności końca świata. I nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi. Takie trzęsienie ziemi. Tak wielkie. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 16, werset 18. Potężne trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Azję w 2004 roku, wywołało monstrualne fale sejsmiczne. Było to najtragiczniejsze w skutkach z dotąd zarejestrowanych tsunami. Zabiło ponad 270 tysięcy osób. Niektórzy wierzą, że to trzęsienie ziemi jest zwiastunem jeszcze poważniejszych katastrof. Mówią też, że apokalipsa przepowiada globalną katastrofę wywołaną przez ciało niebieskie. I spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. I wielu ludzi pomarło. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 18, wersety 10-11. Wielu wierzących poparcia dla swojego scenariusza szuka nie tylko w Piśmie Świętym, ale i w nauce. Chociaż rzadko dochodzi do poważnych zdarzeń asteroid, sądzą, że wielka asteroida może uderzyć w Ziemię. Ostatnie raporty informujące, że niewiele brakowało do kosmicznych kolizji, przekonują wielu ludzi, że koniec świata jest już bliski. Symbolem tych przerażających apokaliptycznych czasów są cztery najbardziej osławione biblijne postacie. Czterej jeźdźcy apokalipsy. I ujrzałem. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk i dano mu wieniec. I wyruszył jako zwycięzca, by zwyciężać. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 6, werset 2. Biały jeździec oznacza podboje. Czerwony – wojnę. Czarny wiezie wagę, symbolizującą kryzys gospodarczy i głód. Ostatni jeździec wzbudza największy lęk. I ujrzałem. Oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć. I otchłań mu towarzyszyła. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 6, werset 8. Według wierzących przybycie czterech jeźdźców jest sygnałem rozpoczęcia czasów ostatecznych. Nastąpi 7 lat chaosu i zniszczenia. Przez tych 7 lat wymrze więcej niż połowa ludności Ziemi. Większość uczonych mówi spokojnie. Jan nie opisywał przyszłego końca świata, ale ówczesne niebezpieczeństwo. Wzbudzających strach mieszkańców imperium leżącego na wschód od Rzymu. Partów. Pod koniec pierwszego stulecia naszej ery każdy Rzymianin, który przeczytałby Apokalipsę, uznałby, że czterej jeźdźcy to Partowie galopujący przeciw rzymskim legionom. Partowie na białych koniach, uzbrojeni w łuki i strzały, wzbudzali wielki strach. Właśnie takie byłyby skojarzenia. Według tego apokaliptycznego scenariusza czterej jeźdźcy przygotowują drogę najstraszniejszej ze wszystkich postaci. Biblia nazywa go bestią. Zwolennicy tego scenariusza mówią o nim antychryst i wierzą, że poprowadzi ludzkość do ostatecznej bitwy noszącej nazwę Armagedon. Gdyby antychryst zjawił się na ziemi, rozpoznalibyście go? Będzie to szatan, lecz nie w swojej postaci. W każdym razie tak mówią wierzący. Będzie to najbardziej znany człowiek, jakiego kiedykolwiek widział świat. Myślę, że to gwiazda rocka.
Wyznawcy tego apokaliptycznego scenariusza mówią, że pewnego dnia światem będzie rządził Antychryst. Będzie on sprawcą dotąd niespotykanych cierpień. Na koniec ujawni się jego prawdziwa tożsamość, lecz za późno. Na początku raczej nie będziemy wiedzieli, kto to jest. Wątpię, żeby on to wiedział. Jednak wierzę, że on żyje w naszych czasach. Facet ma w głowie 6000 lat historii ludzkości z inspiracji szatana. Postać Antychrysta pojawia się w całej Biblii. W drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan święty Paweł nazywa go synem zatracenia. Natomiast w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza jest mowa o fałszywych mesjaszach i fałszywych prorokach. W Apokalipsie świętego Jana nie pojawia się termin antychryst. Jan nazywa go bestią. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów. A na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 13, werset 1. Odkąd w Apokalipsie została opisana bestia, wierzący starają się ją zidentyfikować. W XIII wieku papież Innocenty III antychrystem nazwał proroka Mahometa. W czasach reformacji Marcin Luther ogłosił antychrystem papieża. Papież w odpowiedzi oświadczył, że Luther jest dzieckiem szatana. Wielu dyktatorów, od Napoleona po Hitlera, obwoływano antychrystem. Pojęcie antychrysta zapadło w wyobraźnię wielu ludzi. Utożsamiono go z wyjątkowo okrutnym człowiekiem, który będzie wydawał rozkazy całemu światu. W Apokalipsie Jan pozostawia wskazówkę pozwalającą poznać tożsamość antychrysta. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, a liczba jego 666. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 13, werset 18. 666. Aby poznać znaczenie tego numeru, naukowcy odwołali się do gematrii, starożytnej żydowskiej praktyki pokrewnej numerologii. Alfabet hebrajski ma 22 litery, a każdej z nich odpowiada liczba. Okazało się, że dzięki gematrii, czyli wykorzystaniu symboli numerycznych, możemy dowiedzieć się, kim jest 666. Historycy biblijni przeliczyli imiona sławnych postaci z pierwszego wieku naszej ery zgodnie z zasadami gematrii i znaleźli właściwą osobę. 666 to Nero Kaisar. Cesar Nero. Cesarz. Gdy przetłumaczy się tytuł Cesar Neron z łaciny na hebrajski, suma liczb odpowiadających każdej z liter wyniesie 666. Niektórzy ze współczesnych mu nazwali go bestią, ponieważ był aż tak zły. Był znany z tego, że prześladował chrześcijan. Zabijał chrześcijan, którzy nie chcieli mu się ukłonić. Neron popełnił samobójstwo na długo, zanim Jan napisał Apokalipsę. Jednak pamięć o nim wciąż była żywa. Niektórzy uważają, że 666 to zakodowana wiadomość od chrześcijanina na wygnaniu. W tym kontekście Jan oskarża kult w Cesarstwie Rzymskim. Mówi, że istnieje on kosztem ludzkiego życia. Chrześcijańscy fundamentaliści nie zgadzają się z taką interpretacją. Dla nich antychryst żyje i wykorzystując swój znak będzie kontrolował ludzkość. Według ich scenariusza w czasach apokaliptycznych zapanuje chaos. Aby przetrwać, każdy człowiek będzie musiał przyjąć znak bestii, jak to przewiduje Apokalipsa świętego Jana. I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może nic kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia.
Apokalipsa świętego Jana, rozdział 13, wersety 16-17. W czasach Jana takie znaki nie były fantazją, lecz codziennością. W starożytności znaczono ludzi, którzy mieli zostać żołnierzami lub niewolnikami. Od czasów Jana techniki identyfikacji znacznie się rozwinęły. Być może, aby zmusić do przyjęcia tego znaku, posłuży się biometrią lub skanerami wszczepianymi chipami. Gdybym zabrał komuś jego numer PESEL, gdyby to było możliwe, nie mógłby funkcjonować w społeczeństwie. Nie mógłby otworzyć konta w banku, nie mógłby dostać pracy, niczego by nie mógł. Właśnie w ten sposób bestia sprawuje kontrolę, wykorzystując znak. Apokalipsa opisuje, jak zjawi się Antychryst, lecz nie mówi kiedy. Wierzący w scenariusz apokaliptyczny mówią, że już teraz jest on wśród nas. Wszystko to pasuje do tego pokolenia. Nie mogło to być poprzednie pokolenie i nie może być następne. Wskazują wydarzenie, które uznają za znak biblijny. Powrót narodu wybranego do ich starożytnej ojczyzny, Izraela. Ezechiel przepowiedział, że w ostatnich dniach Bóg zbierze lud izraelski i wprowadzi go do tej samej ziemi, z której go wyrzucono 2520 lat wcześniej. W 1948 roku ponownie powstało państwo Izrael. Z tą chwilą zaczęło się odliczanie przed ostatnim pokoleniem. Wierzący mówią, że Antychryst obejmie władzę w Izraelu, zajmie świątynię, która już nie istnieje, ale wkrótce zostanie odbudowana. Żydowska świątynia w Jerozolimie. Około roku 950 przed naszą erą król Salomon wzniósł ogromną świątynię. Przez 4 stulecia była ona centralnym punktem kultu Izraelitów. W 586 roku przed naszą erą zniszczyli ją Babilończycy, lecz Żydzi znów ją odbudowali. W 66 roku naszej ery świątynia stała się centrum żydowskiego buntu przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, który rozpoczął się, gdy żydowscy kapłani odmówili składania codziennych ofiar ku czci cesarza Nerona. Neron wysłał 2 legiony, żeby zmiażdżyć buntowników. W 70 roku naszej ery Rzymianie ostatecznie zdusili powstanie i spalili świątynię. Jan i jego słuchacze wiedzieli, że wojska rzymskie zajęły Jerozolimę, spaliły świątynię i zniszczyły miasto. Jan musiał to żywić głęboką urazę do Rzymu. Niewiele przetrwało ze świątyni. Jednak nadal stoi fragment kamiennego muru, słynny Mur Zachodni. Jest to najświętsze miejsce judaizmu. W Apokalipsie Jan opisuje miasto święte. Nowe Jeruzalem, wzniesione na miejscu zniszczonej świątyni. Odbudowa trzeciej świątyni jest bardzo ważna, ponieważ jak czytamy w 2 liście do Tesaloniczan, Antychryst wejdzie do tej odbudowanej żydowskiej świątyni. Ogłosi, że jest Bogiem, aby go czczono. Zgodnie z tym przeświadczeniem wielu współczesnych chrześcijan, żydowska świątynia musi zostać odbudowana. To przekonanie moim zdaniem jest oparte na niezwykle skomplikowanej i zawiłej interpretacji ksiąg proroczych Starego Testamentu, takich jak Księga Daniela oraz Apokalipsy świętego Jana. Kwestia odbudowy może być dyskusyjna, ponieważ jest poważna przeszkoda. Obecnie na miejscu, gdzie powinno się odbudować świątynię, stoi islamska kopuła na skale. Oczywiście jest to problem, ponieważ większość Żydów nie chce zburzyć kopuły na skale. Ze świątynią czy bez niej, wierzący trzymają się swojego harmonogramu. Skoro Izrael wrócił do swojej ziemi, uważamy, że rozpoczęły się przygotowania do wydarzeń, jakie mają się rozegrać po wniebowzięciu chrześcijan.
Według tego apokaliptycznego scenariusza po trwającym ułamek sekundy przeniesieniu do nieba chrześcijan i 7 latach udręk, ludzie będą bezbronni wobec Antychrysta. Następny etap to władza nad światem. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 13, wersety 7-8. Teraz Antychryst zbiera swoje wojska i przygotowuje się do największej z bitew. Ostatecznej walki Boga z szatanem. Ta bitwa sądnego dnia nosi miano Armagedon. Według Apokalipsy Antychryst zbierze największą armię, jaką kiedykolwiek widziano, aby stoczyć ostateczną bitwę. Niektórzy fundamentaliści nawet prześledzili tę kampanię na mapie. Antychryst wezwie wszystkie wojska świata, żeby zebrały się i rozłożyły obóz, a następnie pójdą kilkaset kilometrów na południe, żeby zaatakować Jerozolimę. Starożytni Hebrajczycy nazywali ten obszar Megiddo. Apokalipsa świętego Jana podaje inną nazwę – Armagedon. Dzięki strategicznemu położeniu Megiddo Egipcjanie pokonali tu Kananejczyków w 1479 roku przed naszą erą. To pierwsza poświadczona bitwa w historii. W Apokalipsie Jan utrzymuje, że Megiddo da też nazwę ostatniej bitwie. Według wierzących w scenariusz z Apokalipsy tylko jeden oddział stanie przeciwko Antychrystowi. Będzie to grupa chrześcijańskich i żydowskich uchodźców, którzy nie zostali zabrani do nieba, ale nawrócili się. Armie idą na południe i atakują Jerozolimę. Jest też powiedziane, że będzie wielka bitwa i Antychryst zajmie połowę miasta. Autor Apokalipsy opisuje bitwę używając kodu. I tak ujrzałem w widzeniu konie, a głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 9, werset 17. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w pierwszym wieku, kiedy to każda maszyna jest połączona ze zwierzęciem. Rydwan ciągnęły konie i tak dalej. Nagle przeniesiono was gdzieś, gdzie zobaczylibyście pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, a następnie mielibyście opisać ją, używając słownictwa człowieka z pierwszego wieku. To dlatego Apokalipsa wydaje się symboliczna. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię. A wygląd szarańczy podobny do koni uszykowanych do boju. I miały włosy, jakby włosy kobiet. A łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 9, wersety 3-9. Jeśli popatrzycie na zdjęcie śmigłowca Apache wznoszącego się spoza nasypu, zobaczycie, że pasuje do tego opisu. Niektórzy widzą nawet przepowiednie wybuchów nuklearnych w zagadkowych słowach Apokalipsy. A dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 9, werset 2. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 6, wersety 13-14. I słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 6, werset 12. Wierzący sporządzili nawet mapy i plany bitwy w oparciu o przepowiednie Armagedonu. Większość biblistów odrzuca ten scenariusz. Te teksty zakładają, że nadejdą jakieś wielkie wydarzenia, jednak ich opis jest metaforyczny. Nie należy rozumieć go dosłownie. Należy go potraktować symbolicznie.
tej ciemnej wizji wierzący widzą światło. Gdy wydaje się, że Antychryst jest już bliski zwycięstwa, wydarza się cud. Niebiosa się otwierają i z nieba schodzą oddziały Boga. Jest to odwieczne starcie Chrystusa i Antychrysta. Potem ujrzałem niebo otwarte. I ujrzałem bestie i królów ziemi i wojska ich zebrane po to, by stoczyły bój. I pochwycono bestię. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 19, wersety 11-20. Po okresie cierpień nastaje wieczny pokój. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 21, werset 1. Nowe niebo i nowa ziemia będą trwały wiecznie. Będzie to chwalebny czas, w którym nie będzie już grzechu ani niegodziwości. I Bóg będzie panował przez wieczność. Większość naukowców podziwia takie sentymenty, ale odrzuca ten scenariusz. Ludzie tak bardzo pragną zobaczyć klęskę zła, że wierzą, iż zjawi się jakiś Deus ex machina, że do historii spoza świata wkroczy Bóg. I stąd pojęcie apokalipsy rozumianej jako wielka wojna, która nadejdzie na końcu świata, aby umożliwić doskonałość, jaką przez cały czas wskazywała religia. Wielu naukowców uważa, że apokalipsa była niewłaściwie odczytywana od chwili, gdy ją napisano. Apokalipsa była szczególnie popularna wśród ludzi, którzy uważali, że koniec świata jest bliski. Ponieważ jej metaforyka jest tak symboliczna, mogli ją zaadaptować do okoliczności, w jakich się znaleźli. Za każdym razem, gdy na świecie były poważne wydarzenia, pojawiało się przekonanie, że to już musi być ten czas. Aż do przyjścia Królestwa Bożego będą trwały dyskusje nad apokalipsą, być może dlatego, że sposób, w jaki ją napisano, jest równie tajemniczy, jak jej znaczenie. Nawet jej autor jest zagadką. Nie wiemy, kto napisał większość Nowego Testamentu. Starożytni Żydzi i chrześcijanie często pisali, używając imion słynnych ludzi wiary. Pierwsi chrześcijanie na podstawie tradycji wierzyli, że Apokalipsę napisał apostoł Jan. Jan jest znany jako autor Ewangelii, która nosi jego imię. Jednak badania naukowe wskazują, że Apokalipsę napisał inny Jan. Dowód A. Styl. Ewangelia według świętego Jana nie przypomina apokalipsy. Greka Ewangelii jest czysta i prosta. Greka apokalipsy jest naprawdę straszna. Dowód B. Chronologia. Apokalipsa została napisana około roku 95 naszej ery. Wtedy apostoł Jan miał już około 100 lat, albo co bardziej prawdopodobne, już nie żył. Kto naprawdę napisał Apokalipsę świętego Jana? Ta tajemnica zapewne przetrwa, jak i sama księga. Dla tych, którzy czytają ją jak proroctwo, autor jest mniej ważny niż przesłanie. Zbliża się koniec. Wierzę, że zbliżają się czasy ostateczne. Gdy przeczytamy te proroctwa i przyjrzymy się naszemu światu, widzimy, że Bóg najwyraźniej przygotowuje teren przed nastaniem wydarzeń końca świata. Spodziewam się zobaczyć w niebowzięcie za mojego życia. Gdy napisano Apokalipsę świętego Jana, jej tytuł był rozumiany inaczej. Pierwotnie apokalipsa nie oznaczała nic więcej jak tylko odsłonięcie, poznanie sekretów znanych jedynie bóstwom. W czasach nowożytnych to słowo zaczęliśmy łączyć z końcem świata, ponieważ tak mocno wiążemy je z Apokalipsą świętego Jana. Wśród chrześcijan siła tej księgi może wynikać nie ze ścisłości jej przepowiedni, lecz jej wpływu na ich zachowanie. W pewnych okresach ludzie bardzo poważnie podchodzili do Apokalipsy świętego Jana i podejmowali działania rewolucyjne lub nawet destrukcyjne, jak to widzieliśmy na przykładzie Davida Koresha i Bractwa Dawidowego.
1993 roku pod Waco w stanie Texas FBI przez 51 dni oblegało sektę Bractwo Dawidowe, której przewodził David Koresh. Bractwo Dawidowe to mała sekta chrześcijańska, która wierzy w proroctwa apokalipsy dotyczące Dnia Sądu Ostatecznego. Oblężenie skończyło się apokaliptycznym pożarem, w którym zginęło 80 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. W XX wieku przekonanie o bliskim Dniu Sądu Ostatecznego wielokrotnie wzbudzało panikę. W 1918 roku niektórzy wierzyli, że ogólnoświatowa epidemia grypy, tak zwanej Hiszpanki, jest biblijną plagą, która zniszczy ludzkość. Jednak epidemia minęła, a ludzie przetrwali. Pomimo to wielu wyznawców scenariusza z apokalipsy wciąż zachowuje czujność. Wierzę, że Chrystus może wrócić w każdej chwili. To sprawia, że żyję w szczególny sposób, ponieważ nie chcę, żeby mnie zaskoczył. Przez wieki apokalipsa przekonywała wierzących, żeby przygotowywali się na koniec. Dla niektórych ten koniec nadszedł, ale nie tak, jak to przewidywali. Koniec jest bliski. Tak mówią ci, którzy odczytują apokalipsę świętego Jana dosłownie. Jestem przekonany, że to jest ostatnie pokolenie ludzi przed ponownym przyjściem Chrystusa. Skończył nam się czas, skończyła się przestrzeń, skończyły nam się pomysły. Skończyło się już niemal wszystko, więc musimy już zbliżać się do końca. Większość naukowców mówi, że to déjà vu. Niemal w każdej epoce na podstawie własnej interpretacji apokalipsy świętego Jana część ludzi wierzy, że zbliża się koniec świata. Po atakach z 11 września wkroczyliśmy w nową erę i w wojnę z terroryzmem. Ludzie po raz kolejny sięgają po apokalipsę świętego Jana, by znaleźć w niej potwierdzenie ich przekonania, że zbliża się koniec świata. Gdy mówimy o wierzeniach apokaliptycznych, zauważamy, że każde pokolenie uważa się za wyjątkowe. Każde pokolenie uważa, że zobaczy koniec świata, gdyż żyje w najbardziej zdeprawowanych czasach. Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia historyka, zobaczymy, że ten wzór bezustannie się powtarza. 365 rok naszej ery. Poitiers, Francja. Biskup Hilary dochodzi do przekonania, że zbliża się koniec świata. Nawołuje ludność, żeby przygotowywała się na koniec świata. Nic się nie dzieje, ale on się nie zmienia. Nie zmienia swego zachowania. W XIX wieku Hilarygo z Poitiers kanonizowano. W XV wieku w mieście Tabor, obecnie leżącym w Republice Czeskiej, powstał ruch taborytów. Wierzono w zbliżający się koniec świata. Taboryci utworzyli oddziały partyzanckie i szerzyli swoje ideały mieczem. Palili kościoły, zabijali wszystkich, których uznali za grzeszników. Podstawowym kryterium, by uznać kogoś za grzesznika, był fakt, iż nie należał on do ich ruchu. W 1434 roku taborytów pokonano, a ich przywódców zabito. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych powstał kolejny ruch apokaliptyczny. Przewodził mu William Miller. Były wojskowy w stopniu kapitana, który został kaznodzieją Kościoła Baptystów. Na podstawie własnych studiów nad Księgą Daniela doszedł do wniosku, że chrześcijanie zostaną zabrani do nieba między 1843 a 1844 rokiem. Następnie Miller dokładniej oznaczył tę datę. Będzie to między 21 marca 1843 a 21 marca 1844 roku. Podany rok rozpoczął się i minął, lecz wybrani nie zostali zabrani do nieba. Miller ponownie sprawdził obliczenia i wyznaczył nową datę – 22 października 1844 roku. Do tego czasu wokół Millera zebrało się już około 50 tysięcy uczniów. W przeddzień Wielkiego Dnia niektórzy oddali cały swój ziemski majątek. Niektórzy nawet kupili na tę okazję specjalne szaty w niebowzięcia. Gdy nadeszła wyznaczona data, wszyscy jego uczniowie zebrali się na wzgórzach. Wspólnie modlili się i śpiewali hymny, recytowali modlitwy, wznosili ręce ku niebu. Następny dzień uczniowie Millera nazwali wielkim rozczarowaniem. To nie zniechęciło Millera. Nadal niemal co roku, aż do swojej śmierci, przepowiadał przeniesienie wybranych do nieba. Oczywiście bardzo dobrze zarobił na szatach w niebowzięcia. Kwestia przepowiedzenia końca świata jest tak odległa, że jak dotąd wszyscy, którzy tego próbowali, od Jana z Patmos po Y2K, mylili się.
Uczeni uważają, że apokalipsę można interpretować na tak wiele sposobów, że może ona oznaczać niemal wszystko. Myślę, że z apokalipsą świętego Jana jest niemal tak jak z testem Rorschacha. Ludzie widzą w niej to, co są skłonni zobaczyć. Jeśli szukają znaków końca świata, znajdą związek między obrazami w apokalipsie oraz swoimi czasami i otoczeniem. Wielu uczonych uważa, że przyjmując ten tekst dosłownie, gubi się jego znaczenie. Moim zdaniem nie jest to przesłanie mające wzbudzić przerażenie, jak sądzi większość ludzi. Nie jest to przede wszystkim ukazanie końca świata, lecz przesłanie nadziei oraz otuchy. Przekazuje nam informację, że na koniec Bóg będzie miał ostatnie słowo. Niewiele brakowało, a to przesłanie nie zostałoby włączone do Biblii. W IV wieku naszej ery wielu biskupów zastanawiało się, czy apokalipsa świętego Jana powinna być w Piśmie Świętym. Wielu protestowało przeciw przemocy, jaką widzieli w apokalipsie świętego Jana. Ta księga głosi też dość radykalne poglądy społeczne. Bardzo krytycznie odnosi się do Cesarstwa Rzymskiego. Większość ojców Kościoła uznała, że ta księga jest Słowem Bożym. Apokalipsa została ostatnią księgą Pisma Świętego. Być może pierwsi chrześcijańscy pisarze widzieli to, co umyka duchownym. Każda wielka księga potrzebuje wielkiego zakończenia. Debata nad apokalipsą świętego Jana trwa. Dla niektórych jest to zwiastun czasów ostatecznych. Dla innych iskra nadziei. To zależy, czy rozumie się ją dosłownie, czy czyta się między wierszami. Co do jednego, obie strony są zgodne. Ta dyskusja zapewne będzie trwała aż do końca świata. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Filmowe Odeon Warszawa. Tekst Małgorzata Wasążnik. Fragmenty Apokalipsy Świętego Jana i Ewangelii Świętego Mateusza w przekładzie Biblii Tysiąclecia.